Ja się bardzo cieszę, że dzisiaj możemy się spotkać i chciałabym z wami porozmawiać na temat ekologii i przyrody. Co to jest przyroda, waszym zdaniem? No, takie zwierzęta, obce, taki las, co się wędruje po lesie i się spotyka zwierzęta. Ślicznie. Kto jeszcze chciałby coś powiedzieć? Co to jest przyroda? Proszę. Proszę. A ja często mojemu tacie pomagam pracować. Gdzieś w przyrodzie? Na zewnątrz? No to tak. Ślicznie. Ja to samo, co mój kolega, pomagam tacie albo mamie. A w jaki sposób pomagacie? Jako się czasami dziadkowi mojemu trawę, traktorem. Mhm. Albo biorę taty kosiarkę i jadę. Zajechałem traktorem, jakimś ciatkiem moim i czepę piłam i w środku traktora. Ekologia to jest nie niszczenie drzew. Ślicznie. Ekologia to jest jeszcze, żeby nie śmiecić różnych lasów. Bardzo dobrze. Ani nie śmiecić żadnych miast. Ja się przeprowadziłem na Kaszuby, ale jak to powiedziałem dziadkowi, to dziadek się bardzo zdziwił, bo na początek mieszkaliśmy tutaj. Gdzie? Tutaj w bloku. Czyli też, aha, czyli teraz mieszkacie w domku, tak? Na Kaszubach. Ślicznie. Proszę. Przyroda to jest, żeby nie niszczyć drzew ani ulic. Przyroda to jest takie coś, żeby nie śmiecić ulic, dlatego tam jedzie taka wyczyszczarka. Czy ludzie szanują przyrodę? Tak. Nie ścinają drzew i jeszcze przyroda to jest zbieranie plastików na ulicy, jakby była zaśmiecona ulica. Jak ktoś pójdzie na przykład do miasta, widzi śmieci, to lepiej do śmietnika wyrzucić. Bardzo dobrze. Nie wolno jeździć samochodem na paliwie ołowiowym. Nie wolno śmiecić butelkami, szkłami. Ślicznie. Przyroda to jest, że nie można mieć ogródków z warzywami blisko ulicy, bo jakby jechał tir, to by tymi spalinami zarazki zatruł to jedzenie i kto by zjadł, to by zachorował. Dlaczego w lasach czasami znajdują się śmieci? Bo tacy niepożądani ludzie to jakby piją, czy coś jedzą, czy chipsy, to wyrzucają. Proszę. Jak ja mieszkam w lesie, to u mnie jest bardzo, bardzo dużo śmieci. Ludzie chodzą tą prostą drogą i na bok są wózki i śmieci i te inne różne rzeczy. Co to znaczy zdrowe jedzenie? Zdrowe jedzenie to jest takie coś, że jak się zje to ma energię się bawić albo pracować. I te owoce i warzywa mają witaminy. A kolega się ze mną bawił i zabrakło mu siły, to a nie lubił jabłka, a jak jabłka posmakował, to już lubił i miał siłę, energię. A czy zdrowe jedzenie to są tylko warzywa i owoce? Tak. A jeszcze są zdrowe ananasy. To są owoce, tak? I jeszcze skórki od chleba są jeszcze zdrowe. I jeszcze są zdrowe arbuzy. A jak my jechaliśmy samochodem, to przebiegł jelonek przez ulicę. Mówiliście dzisiaj również, że w lesie są też zwierzątka, że to jest też przyroda, tak? Tak. A zwierzątka dzieli się na dzikie i oswojone. Jaka jest różnica pomiędzy zwierzątkiem dzikim a oswojonym? Że oswojone to nie gryzą człowieka, bo są przyjaciółmi, a dzikie to gryzą, bo... Myślą, że człowiek chce zabrać ich małe. Jak ja tam kiedyś byłem w zoo, to zbierałem te groźne zwierzęta, że ludzie zobaczyli, a tych przyjaznych zostają i patrzą na ludzi czasami. Czyli w zoo są tylko przyjazne, tak? Nie, tylko takie groźne, jak słoń czy coś tam.
Jeszcze zwierzątka dzikie mogą zabić ludzi. A jak ja byłem w Afryce na wakacjach, to ja widziałem, jak taki tygrys zjadł pana jednego, co kamerował. Ale ja myślę, że jednak on nie zjadł tego pana. Co? Może w telewizji tak było? Nie, tak. Tak widziałeś, tak? Dobrze. Słuchajcie, mam jeszcze jedno ostatnie pytanie. Czy ludzie powinni ćwiczyć? Czy ćwiczenia też pomagają utrzymać zdrowy styl życia? Tak. W jaki sposób? Można pompki robić i różne rzeczy, co się ćwiczy. Proszę Pani, na przykład sport to jest kręgle albo bieg w miejscu. Albo bieg tam do bramy i z powrotem. Bieganie prostuje kręgosłup. Bieg, co biegniesz, biegniesz i przeskaczujesz przez płotek, potem przez basen i przez piasek taki. Jak się biega bardzo daleko, to jest się zmęczony, to najlepiej jest wziąć wodę. A jaki sport uprawiacie? Ja biegam w biegu przez skodami. Ja uprawiam biegi, skok w dal i skok przez płotki. Ja biegi robię i jeszcze bieg w miejscu, jeszcze skaczę czasami. Ja uprawiam tenis. A ja biegam na podwórku za moim psem. Ja gram w piłkę nożną i jeszcze w ręczną. Ja jeszcze na rowerze. Ja gram w siatkówkę. Ja pływam i chodzę na siatkówkę. A ja chodzę na basen. Ja chodzę uczyć się pływać. Ja chodzę na karate, na angielski i gram w piłkę nożną. Z tatą. Chyba nie jest sport, nie? Ja chodzę na taniec i do szkoły pływania. Mój tata napisze na judo. Na judo. Dobrze, słuchajcie, ja wam bardzo dziękuję za rozmowę. Pięknie odpowiadaliście.